Siemano, witam w kolejnym odcinku z Skyrimów. Więc muszę natrzeć ten odcinek szybciej, żebym sobie tego życzył, ponieważ zatkał cholerny smok. Okej. Mogę sobie chyba tak na spokojnie zacząć, tak nie wyląduje. Jak widzicie, tak jest, zedryczna zbroja, hurra, zrobiłem ją sobie pomiędzy odcinkami. No i ją sobie tak przy okazji też ulepszyłem. A więc jak wygląda teraz mój ekwipunek, nie wiem czy to w ogóle wrzucam na odcinek. Zedryczna zbroja, wszystko już ulepszone oczywiście, na legendarny. No i nie jest to aż tak lepsze od mojego poprzedniego seta. Aż tak bardzo, jednakże jest lepsze i może dzięki temu nie będę ginąć co chwila. Gdyż na pewno odrobinę sobie pograłem jeszcze na tym legendarnym, no i... Tak delikatnie to ujmując jest rozpierdol. Serio. A więc spróbujmy teraz zabić tego smoka. Tak, spróbujemy. Ja wyląduję, to wtedy spróbujemy. Wyglądasz na osobę, której nie... O, to nie... Smoka atakuje, co tam? Spróbuj sobie tego nowego trunku. Co tam? Dobra. Starszy smok? Łos skurwesyn. A ty tu skąd? Dopiero teraz go zauważyłaś? No tak, w sumie to w ogóle nie ląduje. O Boziu. Wow! Nie wiem z czego jest zrobiony ten maszno, ale skoro potrafi utrzymać takiego wielkiego smoka? Nie powiem. Zajebisty masz. Ta moc. Serio, po prostu... Nie wiem jak. Tak. To chyba nie jest smok, ale co tam? To i to ma skrzydła. Rodzina pewnie. Zabiłem mu właśnie matkę. To jest landska rybitwa. Coś nowego. Felsackiej rybitwy. Tego to ja jeszcze nie znałem. Dobra, kajże jest ten smok. Gdzieś ta... Zaraz nad nami. Jest bardzo spowolniony. I leci do góry nogami! Smoku, what are you doing? Smoku, stop! What? To ten smok odkurwia. Jest tam na górze. Jeszcze przywalił ziemię. Quick save? Naprawdę nie chcę do niego podchodzić. Po prostu nie chcę do niego podchodzić. On mnie zniszczy jednym takim wzięciem ognia. Po prostu ja to wiem. Gram teraz na legendarnym. Dobra, robię quick save, no i yolo. Może to przeżyje. Okej, spokojnie. Nie chcę, żebym to ja był jego głównym targetem. I już mi trochę ziemię zepsuł. Wy to widzicie? On tylko się obrócił. On mnie tak tylko tak delikatnie smyrnął. To było takie smyr. I widzicie, ile mi to HP zjechało? To było tylko takie małe, malutkie smyr niewinne. Ale jak to brzydko ziemię zepsuł zaraz obok kurczej skały? Co to ma być? Ty zły smoku. Może pół miasta mi to zaraz wymorduje. Nawet nie myślmy, że mnie ten smyrać, okej? Okay? No zginę. Okej, okay, może w końcu padnie. Może. Tylko nie we mnie, tylko nie we mnie. Okej, okay, za chwilę padnie. Okej, okay, zabity. I teraz pewnie Mirak mi zakurwi duszę, prawda? Mam rację? Dawaj, Mirak. No, zaraz się tutaj pojawi mi zakurwi duszę, ja to po prostu czuję. Wiem, że jest tylko 25% szans, ale nie ma innej opcji. Ja on dostaję, czy kto? Okej, okay, ja ją dostaję, dobrze. Sweet. Okej. Okay. Mirak mnie na szczęście nie zakurwił. I tak przy okazji, idealnie mam tam wzięcie rzeczy. I co tam jeszcze żyje? Co za górwiaki tam żyją? Czarodzi ognisty. Trududu jest niebezpiecznisty. Czarodzi ognisty, trududu jest niebezpiecznisty. Rymuję, a nawet tego nie czuję. Dawaj, wykończ go! Wow! Świetny cios na nadgarstek, to jest to. A więc okej. Okay. Co tu mamy? Księga czarów odmrożenie, co za gumno. Ja swój bełt uzyskałem. Zaraz? Lodowe kolce. A, gówno. Tam już coś ułożyło. To mi się przynajmniej wydaje. To jest to miejsce, gdzie jest pełne nasienia. Okej. Okay. Więc okej. Okay. No teraz już możemy tak posunąć tak delikatnie fabułę Dragonporna do przodu, gdyż krzyki potrzebowałem, zdaje się... Który to było? Przymus.
Tak, tego potrzebowałem. Okej. Okay. A więc przymus. No jak to będzie wyglądać? Quick save? No jaki to jest krzyk? Jesus! Nieźle to wygląda. A więc... quick save. I nakurwiamy. Zadziałało. Łos kurwesy! Znowu maski! Jezus! Nie! Tylko nie hentai! Ja się może oddalę. Ja się trzymać na dystans. Nie wiem jak potężny damage to skurwysylisto może dawać, zwłaszcza na legendarnym. Więc ta. Postawię sobie tutaj tak z daleka, posaportuję trochę i... kluczowe pytanie, czy działa na niego paraliż? Działa! Dobra, w końcu padnie. Szczerze mówiąc, chyba przychodzę tak zupełnie na kuszę niż na pięść, ponieważ kusza daje całkiem dobry damage i do tego nie muszę się podchodzić do czegoś, do tej wielkiej masy macek. A wiemy chyba jak to się skończyło, prawda? Dobrze wiem jak to się skończyło. Okej, okay, teraz gdy już pada, to wszyscy do niego nagle, tak? Wszyscy nagle, pochwałę, że to ja go zabiłem, tak? Wy pizdy. Czekaj, co my tu mamy? Dużo złota, to mi się podoba. Diadem przywołania. Drwal. Zgaduję tak z góry, że jesteś drwalem, prawda? Ty jesteś dzika jucha. Zgaduję, że jesteś dziką juchą. Ty jesteś Edla. Morwen. Mocny głos. Ty pewnie jesteś bardem. A ty? Ty jesteś starym dziadkiem i pizdą przy okazji. Biorąc uwagę twój strój. Albo jesteś najbardziej męski tutaj. Wszyscy mają jakieś takie grube kurtki. Wszyscy takie zimno, a ten jebać to, ja będę to ubierać. Serio? Gówniana zbroja i taki epicki miecz. Co to ma być? I zacznijmy tę jaskinię. Jaskinię zamku Karstag. Może jeszcze nie? Karstag. Coś mi to mówi. Karstag. Karstag, serio, co to oznaczała? Ruiny zamku Karstag. Jakie ruiny? Nie widzę tutaj żadnego zamku. Karstag, już pamiętam! Dobra, Karstag to jest ten, taki jebaka, potężny boss, najtrudniejszy przeciwnik w całej grze. Idę stąd. W każdym razie, na koniec serii na pewno sobie z nim zawalczymy, oczywiście na legendarnym, ponieważ to po prostu trzeba zrobić. Tam coś żyje i chyba jest naprawdę mocno wkurwione. Trzech nagich mężczyzn goniących kozę. O Boże! Co kurwa? Co? Po prostu, jak to wyglądało? Niedźwiedziołaki. Fizie z HP z tego co widzę. Co ty właśnie zabiłeś? Czy to jest Serana? Boże! Skończ gwałcić się Seranę na ziemi. Koza ci już nie wystarczy? Czy chory pojebie? Jezus. Dlaczego ja się śmieję? Jest psem. Dobra, zajmij się czymś bardziej użytecznym. Serio, Jezus. Serana! Łoboziu! Dobra, nie ma... Gówno nie, damage mi dajesz. Dobra, dajesz mi dobry damage, przepraszam najmocniej. Albo? To działa? Nie działa! O Boże, uciekam. Paraliż nie działa. To znaczy odwrót, taktyczny odwrót. Zwane także spierdolaniem z krzykiem. Pytanie, czy środa działa? Muszę się tylko modlić. Przymus raczej nie będzie działać. Okej, to działa. Serio, już widzę ten tytuł odcinka. Trzech nagich mężczyzn goniących kozę. Czyli witamy na Solstheim. To by tak bardziej się mi się kojarzyło raczej z Hammerfall, no ale okej. Okay. Raczej Hammerfell. Nie użyjmy trochę zespołów metalowych. Okej, okay, zablokował się. To znaczy, że zaraz zginie. Prędzej czy później.
Może bym tym już się kończył, jak będę tak nawalać każdego. Ale serio, ile to cholerstwo ma HP, to ja tego nie ogarniam. Sorry, Karzio. Serana, na kurwa kogoś, a nie. Czyli ale serio, ile to gówno ma HP? To jest jakaś masakra. Serana. Ogarnij dupę. Wypierdalaj. Dobra, nagi mężczyzna. Za to wiem, że nagi mężczyzna to jeszcze do pokonania niż wielki niedźwiedź. Okej, znowu są nagimi mężczyznami, teraz możemy ich łatwo zabić. Gij, nie ma chuja. Wracaj tutaj. Nie ma chuja, że ci teraz odpuszczę. Gdzie pięściami? Felu. Dobra, pięści? Okej, pięści. Masz! Masz pierdol, tak bardzo masz pierdol. Dobrze, Bran. I po sprawie. Niedźwiedziołaki weźcie zabite. U, trochę ciekawa dziczyzna. Aż je głodnym zrobiłem. Miód. A to ciekawe, niedźwiedziołaki miał przy sobie miód. Te stereotypy. Okej, quick save. I został jeszcze jeden. Tyle w temacie. Tak pretty much. Ludzkie mięso. Okej. Aż się głodny zrobiłem znowu. Ale quick save, no i chodźmy dalej. Ale serio, trzech nagich mężczyzn goniących kozę. To po prostu... Witamy na Solstheim. No proszę, co my tu mamy? Czyż to był ich dom? Jest tutaj bardzo dużo wkurwionych ludzi. Tego boga już nie niedźwiedziołaków. Jaskinia sierściogrzbietów. Furii? Harły. Jakie one są słodkie! I mocno wkurwione. O, jak fajnie odlatują. Dobra, są naprawdę mocno wkurwione. Tak przy okazji, każemy już nową zbroję. I diadem. Wygląda naprawdę słodziutko, prawda? So fabulous. Boże, Karzio, masz strzałę przez całe ciało, a ja? Ja nic nie mam. Dobra. Kurwa! Kurwa! Chłopaki, mamy karła w piekarniku. O, piersionki mają. Dobrze. O Boże, mam strzałę w kruczu. Zobacz, to jest do łuku? O Boże, to jest do łuku. Karzio! To jest świetny tytuł odcinka, prawda? Jest kina wkurwionych karłów. Po prostu wkurwionych karłów. Uspokój się, Jesus. Przecież w tej beczce czekamy tutaj na kogoś. Dębowe ciało. Serce Dedry, jak miło. Jaskinia wkurwionych karłów, to... Ta. Już widzę ten tytuł odcinka. Jesus! Cała armia wkurwionych karłów. To mówię tak. Wszyscy na ziemię! To rozkurwiło całe pole bitwy poza Seraną. I te małe namiociki. Przeszukaj hatarek klingów. Serio? Dobra, mogę sobie tak po prostu przeszukać, to mi się podoba. Już myślałem, że mogę tak do niej wejść, po prostu wejść hatery klingów i będzie takie maleńkie pomieszczenie.
przypadek. Co my tu mamy? Nic ciekawego. A jednak coś ciekawego. A jednak warto jest czytać wszystko. Posążek Dibeli, jak miło. Nie mam bełtów! Oh Jesus! Wy ich bicie, ja już nie mam bełtów. Wezmę sobie jakiś łuk czy coś. Nie ulepszyłem łuku Auriela. Dlaczego? Jestem bezbronny. Zostałem już tylko pięści. Dosłownie tylko pięści. Jezus, powiedziałem tylko pięści, a nie. Tylko kostur. Dobra. Ten strany. Okej, okay, nawet idzie. A więc ta. To było łatwe. Kolejny. Dlaczego się tego spodziewałem? Nikt tak nie kładzie zupy beczek. Po prostu nikt. Jesus Christ! Mąta ma jebady. Nie jest to aż tak źle. Ale idzie. Ale mimo to obrywa mnie źle. Gin. Dobra, jeszcze raz zakurwimy. I tyle w temacie. Prawiąca korona. Karzio, pobiły cię małe wkurwione karły. Po prostu, aż mi się przypomina. Grałem sobie tak generalnie z kilkoma osobami w Dungeons & Dragons. Wchodzimy tam do jednego pomieszczenia. No i rzucamy. Okej, okay, tam są przeciwnicy. Dobra, ile? 5 chyba. Dobra, jak silni przeciwnicy? Jaki level? Dobra, wypada 6. Okej, to powiedzmy, że to są małe dzieci z drewnianymi mieczami. Dobra, rzuca kością, ginie od razu. Takie po prostu takie małe, bardzo wkurwione dzieci. I go jeszcze tam na ziemi tłuką. Jesus Christ. Jaki damage. Lepiej bym tego samego nie ujął, Karzio. Zdychaj do diabła. Podczas tej całej walki. Serio? Nie wybiłem jeszcze nad tego pomieszczenia? Bym pomyślał, że oni już by już przyszli po prostu z tamtego pomieszczenia, ale nie, jeszcze tutaj ich jest więcej. Serio, nienawidzę tych karów, po prostu takie małe wkurwiające, jeszcze pełno HP. No i chodzą w takich wielkich stadach. Znaczy się tak normalnie, zapewne mają mało HP i po prostu walka z nimi wygląda tak. Podchodzę, jeden hit, nie żyją, ale to jest legendarny, nie ma tak. Wiecie co? Z czystej ciekawości. Jelitark teraz nie zginie, gdyż to jest po prostu taka walka, która trwa bardzo długo i wkurwia. Znaczy, jak szybko by poszła ta walka na nowicjuszu. Po prostu tak z czystej ciekawości. Zobaczyć, ile oni wtedy będą mieli HP. Ja naprawdę odpalę sobie tryb gry dla pizdeczek. Okej, więc tak to wygląda na trybie gry dla pizdeczek. Teraz już mogę sobie wrócić do normalnego trybu gry. Takiego dla prawdziwych graczy, mianowicie legendarnego. Znaczy nie. Powiedzmy tak, to jest dla normalnych graczy. To jest dla zaawansowanych, a to jest dla jebanych masochistów. Ale zobaczmy. Ta. Chyba widzimy, jak to wygląda. I padł wreszcie. Co my tu mamy? Tego przeszukać? Stolec. Gówno! Dosłownie gówno! Jaki lud? Gówno! Dobra, to jeszcze tylko tych zabić. Nie będzie po sprawie. A tutaj? Tutaj już byliśmy. Stwierdzam to po bardzo wielu martwych ciałach. Ale nie, dobra, to jest po prostu wejście... Dobra. Wszystko jasne. Weszłem teraz po prostu na dół, tak nie zabijając się. I kufry na poziomie mistrza, a co my w nim mamy? Niech niezwykłego uzdrowienia i złoto. Niech i włóczne riplinga. Tyle. Po której schodziłem. Po ten kufer i po martwe ciała, które tutaj spadły. Okej, okay, to już jest koniec tego dungeona.
Atari Klingów, a w niej... Nic dobrego. Hej, ale jest jeszcze ta wielka skrzynia. A co w niej? Ebonowy mod bojowy unieważniania. Rubin, twoje wyznania do walki. Karzio, tobie się chyba ten mod podoba. Kazit osłania twe plecy. Jak mam? Mam nadzieję, że zabierasz nas... Czego ci... Musisz coś zrobić, tak? O co chodzi? Biorę z tego kufra. Okej, już wziął. Jestem ci jeszcze do czegoś potrzebny? Dobra, więc to chyba już wszystko. Prowadź. Powiedziałem czegoś bardziej epickiego za tyle zamordowanych małych karzełków. Małych, bardzo wkurwionych karzełków. Lius, już wtedy temu się całą wyspę okrążyłem po nabrzeżu. Teraz bym dotarł do kopalni ten. Teraz do kopalni Wilgotnisko. To już jest praktycznie tutaj, serio. To solstwo jest naprawdę bardzo małe. Te strony jest zbyt małe. Dlaczego solstwo jest aż takie małe? I nie mogę jeszcze Fastravela brać. Why? A tak, zapomniałem kompletnie o czyhaczu. Zapomniałem o nim na śmierć. Czyhacz strażnik, to jest jakiś wyższy level, prawda? Mam rację? To musi być wyższy level. No, nakurwiajcie go! O Boże, ja już po prostu widzę. Widzicie, ile on dostaje damage'a? Bo ja nie widzę. Nie widzę żadnego damage'a. Zabijcie go, proszę. Coś daje? Tak, coś nawet daje. Nakurwiać. Serio? Już się skończyło dumki do łuku Auriela? To będzie masakra. To będzie po prostu masakra. Przynajmniej mam pełno strzał. To zawsze coś, co nie? Wow, to było szybkie. Od razu tentacle hentai. Cała w maskach. W końcu nam się uda. Kiedyś. Teraz padnie. Kiedyś. Różnica wzrasta. Zawsze coś. Zawsze się wspomniał ten 3-minutowy odcinek, kiedy po prostu strzelałem w tego Draugra przez jakieś 5 minut, bo chciałem sobie zwiększyć łucznictwo. Okej, okay, pada. Dobrze. Padł. Sweet. Dobrze. Tak swoją drogą, naprawdę fajnie tutaj wyglądam. Zaraz wstanę sobie na przykład o tak. Może będzie na miniaturkę. Poczekam sobie jeszcze tak delikatnie na dzień. I dobra, mamy to już na miniaturkę. Nada się. Ale może jeszcze nie. Zaraz. O czym mówi ten quest? Ścieżka wiedzy. O, ten quest jest w grzybie. Dobra, zatem chodźmy do wielkiego grzyba, znowu. Tym razem nie spadnę. Dobrze. Tak, a propos tych czarnych ksiąg. Mówisz o księgach wiedzy ezoterycznej, które stary Hermeus Mora rozrzucił po świecie? Też. Czy to ma jakiś związek z twoimi poszukiwaniami Miraka? Udało ci się, tak. I zdarzyło ci się ją też czytać, co? Niebezpieczna wiedza to nadal wiedza, a więc jest przydatna. Z doświadczenia stwierdzam, że nie ma wręcz nic przydatniejszego. To naprawdę niebezpieczna droga. Hermeus Mora niczego nie daje za darmo. Może rzeczywiście skończyć jak Mira. Twoje opętany grzążą potęgi smoczych dzieciąt. To mogłoby być ciekawe.
pochłonęło Soul Sky. Ale to nie mojej księgi szukasz. Jestem pewien, że nie ma ona związku z tym mirakiem. Ale wiem, gdzie znaleźć czarną księgę, która może ci pomóc. O, z całą pewnością nie ma związku z mocą akurat. I nie mówię o Hermeusie może. Te czarne księgi wszystkie należą rzecz jasna do niego. Nie, to czego szukasz, to konkretna księga. Najpewniej dlatego, że pochodzi od niej moc miraka. Tak, nie udało mi się jej jednak zdobyć. Ale może razem odkryjemy sekrety, jakie pozostawili po sobie kamerowie. Zakazana wiedza była w pewnym sensie specjalnością krasnoludów, prawda? Chyba nie sądzisz, że tak po prostu by ją zostawili. Wygląda na to, że starożytni kamerowie odkryli tę księgę i zabrali, by ją zostawić. Znalazłem ich czytelnie w ruinach Uncharta. To właśnie tam jest księga, ale zamknięto ją w tablocie ogromnej, której nie udało mi się otworzyć. Może jednak nasza dwójka będzie w stanie dobrać się do księgi. A więc dalej, do Uncharta. Idzie za mną. Tak, spotkamy się na miejscu. Co to jest? Wygląda mi to na ogień. A nie daje mi żadnego damage'a, więc może to nie jest ogień. Tam. To chyba jest ogień. Co my tam mamy? Spokojnie, nie przejmuj się mną. Ja tutaj tylko sobie zbieram rzeczy. Hrabiak. O skurwesyn. Myśliwi, dobrze. Zakurwcie go, proszę. Kaleriot rozdynujący. Szczerze mówiąc? Spójrzcie, Leon Złota. Ja będę tego gówna potrzebować w którymś punkcie tej gry. I nie wiem, po co wziąłem ten klejnot duszy. Okej, tylko 200 złota w sumie. Yeah. Pytanie, liberujemy czy nie? Rozbójnik, renegat. A ty? Jak się NPC, rozbójnik. Jebać was, nie liberuję tego. Chodźmy trochę w Explore, tam jest jakiś domek. Chodźmy do niego. Tu jest też wymerskie ruiny. Wiecie co, niech to zgadnę, ten domek właśnie po drugiej stronie jest Oldstime. Tak dosłownie, po drugiej stronie po prostu. Tam coś jest. Jak się obóz? Pytanie. Myśliwy czy bandyta? Rozbójnik twój. Po prostu zamachuję się pięścią, w tym czasie otwieram zamek. Dokonuję cios, przeszukuję skrzynię. I uciekam. Żartuję, nie uciekam, walczę z nimi. Tylko mówię tak trochę bardziej strategicznie. To może jednak uciekam. To już jak taki dobry plan. Tam jest jakaś szkatułka, tego nie przeoczę. No proszę, kompania sadownicarska. Tego to ja nie przeoczę. Nie maluję. Zbieram je wszystkie. I tam jest ten domek. A więc chodźmy może do niego. Dlaczego mam się tym sobie przejmować? Możesz się tym przejmować, prawda? Jak śmiesz, kurwo. O, załatwia sprawę. Chodźmy do tego domku. Tak widzę, że naprawdę mały domek. Zniszczony punkt handlowy. Jezu, to jest taka typowa lokacja w Falloutie, po prostu widzisz jakiś znacznik na mapie w Falloutie. Idziesz sobie, idziesz, po prostu myślisz, że to może być jakiś dungeon, krypta, coś. Zniszczony punkt handlowy, a w nim gówno, dosłownie gówno. Zupełnie nic. Zero lootu, zero czegokolwiek. Tylko po prostu taki domek, zniszczony punkt handlowy, dziękujemy, do widzenia. Może jednak będzie tu jakieś wejście czy coś. Nic. Po prostu nic, to jest... To Fallout się po prostu przypomina. Wiesz co? Mówię to myślę w ciekawostkach. Takie nawiązanie do Fallouta. Po prostu. Myślę sobie, jak fajna lokacja, a trochę gówno. Dosłownie Fallout. Czysty Fallout. To jest naprawdę ciekawe. Podoba mi się. Plecak. Zaś przeciążenie. Aż się prześpię.
Przepraszam, co się tutaj właśnie stało? Teraz, położyłem się spać i... Okej, notka, nie spać na Zoltstein. Gdzie do cholery jestem? Serio? Kamień ziemi? Okej, ważna notka. Nigdy kurwa nie śpimy na Zoltstein. Nie ma spania. Wiecie co? Przynajmniej kiedy czekam, to tak się nie dzieje. Po prostu chcę sobie tak spokojnie poczekać na dzień, no i nagle jeb, budzę się przy tym kamieniu. No, liberujemy ten szajs. No, nakurwiać go. Tam jest zwyczajny, nie strażnik. No, bijcie go. Ja pewnie zginę od jednego hita. Wszędzie macki. Jezus, po prostu... Twórcy oglądali za dużo hentai, kiedy robili ten dodatek. Pełno macek, jeszcze pełne wydań chutliwej organicznej pokojówki, te jęki. Za dużo hentai oglądali, serio. Reven, masz dedryczną zbroję. Najlepszy armor w grze, a chowasz się przed nim. Po prostu te zwyczajne wieśniaki go się nawalają. Czystej ciekawości, jak przejebany damage dostanę, jeżeli go zaatakuję? Co ja tutaj jeszcze chcę zabić? Jeszcze jeden czykacz, bo dlaczego nie? Tak, dwa na raz. Masz, myk, po dupie. Jak gigant po prostu. Tam jest sfokusowany jakimś innym niż na mnie. Dobra, damage nie jest aż taki wielki. Ale teraz uderzymy tak zwyczajnie, a nie jakimś potężnym mieczem czy mackami. Te macki! Hentai! Tentacles! Tak, w końcu zginie. W końcu zginie. Jak właściwie Mary, jeszcze nawet nie spojrzałem. I padł. Nie padł, luj. Tylko udaje. Jebany. Dobra. Kolejny załatwiony. Otuj się. Nie trafiłem, ponieważ to byłeś za blisko. Pije banany. A nie was tam teraz gwałci, nie mnie. Mnie to nie obchodzi. Poradzą sobie. Mówiłem, że sobie poradzą. I zacznę pociążenie. Tak przy okazji. Jeżeli teraz sobie przeczytam tę czarną księgę, co się stanie? O nie, nie znowu! Serio? Mogę tutaj teraz chodzić? Teraz mam przeciążenie. Już na pewno mogę tutaj biegać. Już nie mam przeciążenia. Okej, co tu mamy? Uluju. Co to jest? Wielkie tornado ze strony z książek. To jest naprawdę interesujące. Tutaj chyba nie wejdę. A może? No proszę. On. Mam takie wielkie przeciążenie,
Tak, wywalam po prostu smoczy kości, ponieważ serio. Okej, okay. To jest naprawdę dojebane. Ma dziwne wrażenie, że chyba nie chcę tam wchodzić. Jesus Christ, wielka kraina hentai. Albo niebo, albo piekło, zależy jak się na to spojrzeć. Albo error, czyli jednak piekło. To wielkie morze macek. Co tu mamy? Użyj, ściernica magii. Ta ściernica jest zużyta. Co ja właśnie zrobiłem? Otwórz rozdział drugi. Wow. Ale po prostu to wygląda tak przytłaczająco wręcz. To jest To jest takie jebitne po prostu. To wygląda tak jebitnie, to jest najlepsze słowo. Naprawdę chcę tam skoczyć, ale jednocześnie naprawdę nie chcę tam skakać. Ale skoczę tam i tak. Skończyłem jako... coś naprawdę bardzo mocno pętnego mackami. To po prostu czuję. Z powrotem na miejscu. Ja chcę jeszcze raz! Niech mi opętają macki jeszcze raz. Wodnobrój 34 mojej postaci. Czekajcie, tak właściwie. Może znowu pokażę moją postać. Zaraz. Bo oczywiście, jak zapewne wiemy, nie ma lepszego sposobu na pokazanie postaci niż to. Miałem się jeszcze zbroję renegatów, prawda? Nie chciałbym tylko, że się pozbyłem mojej zbroi renegatów. To jest niemożliwe. Musiałem sobie to zostawić. Nie ma opcji, że ją wywalił. Aż taki głupi nie jestem. Nie gadajcie mi tylko, że... to jest niemożliwe, nie mogę mnie tak po prostu wywalić. Dobra, stanę na przykład przy tym. A, to też się nada całkiem dobrze. Po prostu level 34 w mojej postaci, tej postaci, w tej krainie pełnej macek. Co? Nieważne. Dobra. Biorąc pod tę zbroję, tak będzie chyba najlepiej. No i tam był tak zresztą rozdział drugi. To jest całkiem ciekawe. A więc... wow. Po prostu... wow. To jest rozdział pierwszy. Jak będzie wyglądać rozdział drugi? Boję się. Znam cię. Ogmain Finium. Było zaledwie początkiem. To apokryf. Tu przechowuje się wszelką wiedzę. Zaspokój swe pragnienie wiedzy w nieprzebranych zasobach mojej biblioteki. Jeśli zmęczą cię poszukiwania, jeszcze raz przeczytaj swoją księgę, aby powrócić do życia śmiertelnego. Na jakiś czas czar apokryfa wezwie cię z powrotem. To twoje przeznaczenie. Wow. Gdzie sutliwa organiczna pokojówka? To jest wiedza, którą chcę znać. Ale... wow. Wykowanie ciężkiej zbroi. Wszystko już czytałem. Ale po prostu te wszystkie księgi. Tutaj są ściany z nich zrobione. I te wszystkie zwoje. To jest ta wielka wieża pośród... kurwa, dlaczego jest tutaj muzyka bojowa? O Boże! O Boże. Jak dużo HP oni mają? Bardzo dużo HP oni mają. Tutaj sobie po prostu eteryczność i będę się modlić. Chyba nie jestem gotowy na to miejsce.
Tak mi się tak delikatnie wydaje. Teraz ja chyba potem przeczytam tę książkę, ale najpierw chcę sobie tak delikatnie zwiedzę. Mięczyny bez kości dodano, o apokryfie. To wszystko? No, nie widzę tutaj sposobu, jak się dostać wyżej. Tak, to ja może... To i coś będzie. Strąd. I szafrona. Dobra, księgi. Chcę wracać. Nie mogę tego czytać w trakcie walki? Pytanie, czy mogę tak po prostu tam wrócić? W ten sposób. Chyba mogę. To powinno zadziałać. What? Co jest z tym niebem? Czy to nie powinno tak wyglądać, czy... Co do... To się zbadza nie tak z tym niebem. Okej. Okay. Niebo wróciło do normy. Dobrze. No ale po to miejsce. Cały czas to jest po prostu taki jeszcze szok po tym. A więc to było na tyle. Poczekajcie, nie mogę się tak pożegnać tutaj. Wiesz co? Odpalę sobie teraz tę księgę czarną. No i się pożegnamy po prostu w tym miejscu. O nie, jesteśmy tutaj. Nie o to mi chodziło. Chcę wrócić do rozdziału pierwszego. On był znacznie ciekawszy. I z powrotem tutaj. Nie chciałem znowu się z nimi nawalać. Serio, nie mam żadnych towarzyszy tam. Bez towarzyszy po prostu stwierdzam, że ja mam przesrany w każdej walce. Może nie mam dedyczną zbroję, ale jednak po prostu na legendarnym niszczy mnie zupełnie wszystko. Więc muszę jeszcze sobie kupić bełty, to już raczej poza odcinkiem zrobię. A więc to było na tyle. Żegnam się jednak tutaj. Mam nadzieję, że się spodobało. Na razie.